W dzisiejszym materiale przedstawię wam 3 boosty na mapie Mirage, które wam się na pewno przydadzą podczas grania różnych matchmakingów, czy to też facehitów, albo innych turniej. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie w tym momencie łapkę w górę, bo jeżeli dobijecie ich 1500 pod tym filmem, to wlatuje kolejny taki materiał, z którego wydaje mi się, że trochę wyniesiecie i wam się dużo rzeczy z niego przyda. W komentarzu możecie napisać mi tytuł piosenki, jaka wam się podoba, lub też jaką byście chcieli usłyszeć we wstępie kolejnych materiałów. Jeżeli jakaś mi się spodoba, to po prostu wezmę screena, zrobię tego i w następnym odcinku we wstępie nie dość, że będzie ta piosenka, to będzie widniał wasz screen z tytułem piosenki, który daliście, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, czyli dla przykład możecie napisać kanikuły, a ja powiedzmy w tym momencie bym puścił kanikuły na wstępie odcinka, więc pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jestem X i zapraszam was wszystkich do oglądania. Pierwszym boostem na mapie Mirage będzie to boost tutaj na respie CT. Tutaj kuca jedna osoba, tak jak tutaj to robi Michu, a Kajtek po prostu sobie skakuje tutaj, jak widzicie, i przechodzi na lewą stronę maksymalnie, jak się tylko da. Uważajcie, żebyście nie spadli. Ja sobie tutaj skakuję, też się tutaj blokuję. Ja skakuję sobie na Kajtka. I stąd już normalnie jestem, mogę wstać, nie mam żadnego oporu do ruchu i sobie po prostu przeskakuję tutaj. Zobaczcie. I easy, jestem tutaj zblokowany, bez problemu, nie trzymam rączek na klawiaturze i naprawdę możecie zaskoczyć tak przeciwników. Ja osobiście zabiłem tak, oj, mam 39 HP. Ja zabiłem tak osobiście 3 przeciwników, którzy tutaj lecieli, 3 terrorystów. Pik, pik, pik było, oni wciąż nie wiedzieli skąd ja strzelam, więc polecam tego boosta. Możecie wypróbować ze znajomymi, a w opisie możecie dać info, czy wam się on przydał, czy też nie. Pomyślcie sobie, że idziecie sobie w tym miejscu, tutaj przez CT, wychylacie się, patrzycie, nie ma nigdzie nikogo, a tu nagle dostajecie kulkę w głowę. Okej, do drugiego boosta przejdziemy na respie terrorystów, a konkretnie tutaj na wejściu pod bombsite B. Tutaj macie ten daszek, na który się możecie zboostować. Wiem, już pokazywałem wam kiedyś ten trik, ale tym razem on będzie troszkę inny. Zobaczcie, skakujecie sobie tutaj na swojego kolegę z drużyny, okej, skakujecie, po czym skakujecie sobie na to drewienko standardowo. Standardowo się tutaj blokujecie, ale w tym momencie, jeżeli jesteście w takiej pozycji, możecie podskoczyć i blokując się, trzymając A i D, wyskoczyć troszkę wyżej. Zobaczcie sami. Jak widzicie, po wyskoczeniu i po zblokowaniu się przez A oraz D, jesteście w tym miejscu na spokojnie. Nie wiem, co to wam może dać, ale tutaj zamiast standardowej pozycji macie pozycję o tam jakąś część wyższą i możecie zdjąć na łatwości przeciwników przebiegających albo tutaj z Terro, albo tutaj z Mida. Okej, kolejny trik również będzie przy respie terrorystów na mapie Mirage, bo wszystkie dzisiaj triki są na Mirażu. Zobaczcie, idąc sobie tutaj na respa terrorystów, macie tutaj to coś, nie wiem do czego to jest, hydraulicy w komentarzach możecie powiedzieć, czy jacyś elektrycy, nieważne. Busujecie się tutaj po prostu na górę, chłopaki, zbusujcie się, pokażcie. Dzisiaj wam żywe boty, a nie takie sztuczne z CS-a, więc wiecie. I tutaj ta osoba zbustowana kuca, a my z trzecią osobą, po prostu sobie stąd, przybliżę trochę, chodź tutaj. My sobie z tą osobą robimy tutaj rambusta. My preferujemy taką taktykę, że po prostu po pierwszym skoku, jeżeli ja podskakuję i opadnę tej osobie na głowę, to od razu lecimy, zobaczcie sami. Podskok i lecimy. I jesteście na tej osobie tutaj zbustowani i naprawdę tutaj, czy to antyterroryści będą biegli od rampy, czy to od mida, czy nawet od apartów B, możecie ich fajny sposób zdjąć, bo naprawdę w to miejsce nie patrzą. Okej, a jak to wygląda z perspektywy powiedzmy antyterrorystów biegnących powiedzmy na ten moment z rampy, to zobaczcie, tutaj idziecie, nie widzicie praktycznie nic, nikt naprawdę na to nie zwróci uwagi, a tu nagle tutaj ząg.
Dzięki za oglądanie tego materiału, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, tak jak Wam mówiłem na początku materiału, oraz w komentarzu, tak jak też wspominałem, możecie napisać, jaką piosenkę chcecie mieć w najbliższym wstępie, wstępie do najbliższego filmu, to będę wybierał z komentarzy i taka piosenka się pojawi razem z komentarzem na środku, czyli powiedzmy, jeżeli napiszesz, że chcesz, powiedzmy, nie wiem, kanikuły i akurat tą piosenkę wybiorę, to Twój komentarz się pojawi na filmie. Po dobiciu 1500 łapek w górę robię kolejny taki film, jeżeli będziecie chcieli, więc zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza jakiegoś fajnego i zaglądania na Snapa, na Instagrama i na inne social media. Ja jestem X i się z Wami żegnam. Piona!